Obchody 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w Bazylice Kolegiackiej pod wezwaniem świętego Mikołaja. Uczestniczyła w niej wojskowa asysta honorowa Wojska Polskiego. Po skończonej mszy wszyscy udali się na rynek główny. Miała tam miejsce uroczystość patriotyczna z ceremoniałem wojskowym oraz złożenie wiązanek pod pomnikiem żołnierza polskiego. Plutonowy Dawid Kornacki z 8 Batalionu Walki Radioelektronicznej.